Ocenę pamięci epizodycznej tradycyjnie stosowano w celu oceny potencjalnych zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych. Zazwyczaj ocena pamięci epizodycznej oparta jest o wywiady oraz testy, które rozwiązuje się standardowo na arkuszach papierowych. Badacze z Hiszpanii zaproponowali grę multimedialną z gatunku Serious Games jako narzędzie do oceny pamięci epizodycznej, chcąc tym samym przełamać schemat i wprowadzać do diagnostyki cyfrowe rozwiązania, redukując tym samym wiele utrudnień, jakie występują podczas prowadzenia diagnostyki. Opracowali oni bardziej ekologiczne, nieinwazyjne i lepsze narzędzie administracyjne do przeprowadzenia oceny poznawczej. Propozycja Hiszpanów oparta jest na kalifornijskim teście uczenia werbalnego i została zaprojektowana w taki sposób, aby odpowiadała psychometrycznym normom. Zostały już przeprowadzone pierwsze testy. Pierwsze wyniki potwierdziły założenia badaczy, dając obiecujące wyniki psychometryczne. Ponadto potwierdzono potencjał tej gry dla kognitywnej klasyfikacji starszych osób, a czas przeprowadzenia takich testów znacznie został skrócony w odniesieniu do arkuszów papierowych. Oczywiście twórcy zdają sobie sprawę, że gra wymaga poprawek, czy to pod kątem rozdzielczości, czy pod kątem całkowitej oceny psychometrycznej produktu. Nie zmienia to faktu, że pierwsze wyniki wypadły pozytywnie, a tworzenie takich gier jako narzędzie oceny stanu poznawczego u osób starszych znacznie szybciej mogłoby rozpoznawać upośledzenia funkcji poznawczych lub wczesne stadia choroby Alzheimera.